Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Jesteśmy właśnie w naszym kamperze, ale dzisiaj nie będziemy budować nic tutaj w środku, tylko zapraszam Was do naszego kącika DIY i pokażę Wam, jak zrobiłam drzwiczki do szafki wiszącej. Chodźcie. Hej, tutaj właśnie mam drzwiczki, które będę dzisiaj ozdabiała. Pomalowałam je już wcześniej na różne kolory, tak żeby farba dobrze wyschła i żeby można było zacząć je ozdabiać. Zacznę więc od tych żółtych. Będę robiła to metodą decoupage, a potrzebne do tego nam będą wzorzyste serwetki, kolorowe farby, lakier bezbarwny, klej, pędzle i wałek do malowania i papier ścierny. Do metody decoupage używamy serwetek. Mogą to być różnokolorowe serwetki, można wycinać sobie z nich wzory, jakieś drobne elementy albo naklejać je w całości. Ja na dzisiejsze drzwiczki wybrałam sobie wzór takiej mapy. Będzie to symbolizować nasze zamiłowanie do podróży. I od czego zaczynamy? Tak przygotowaną powierzchnię trzeba troszeczkę spiłować papierem ściernym, żeby była lepsza przyczepność. Także bierzemy sobie kawałek papieru i delikatnie tą powierzchnię przycieramy. Ja to malowałam wcześniej taką farbą matową, która i tak jest taka dosyć szorstka, więc nie będzie nam się tutaj ślizgał klej. Co robimy z taką serwetką? Tak jak mówiłam wcześniej, można sobie wyciąć jakieś wzory i trzeba tą serwetkę podzielić. Każda serwetka ma takie trzy warstwy. Trzeba po prostu te trzy warstwy od siebie oddzielić. Troszeczkę to jest trudne tutaj na początku, dlatego że każda serwetka ma tutaj taki jakby wytłoczony wzorek, który służy do tak jakby zgrzania tych trzech warstw. Tak jak widać, jest jedna warstwa, druga warstwa i trzecia warstwa. Po ściągnięciu tych dwóch warstw zostaje nam taka cieniutka serwetka, która po przyklejeniu na ten specjalny kleju, który po wyschnięciu robi się przezroczysty, zleje nam się tutaj z tą całą powierzchnią i będzie to wyglądało, jakby było namalowane. Przygotowałam sobie to już wcześniej, wycięłam sobie takie i oddzieliłam takie właśnie wzory. No i połączę je w ten sposób. O, da mi to taki jeden pasek na tym żółtym tle. Dlaczego robię to na papierze? A to dlatego, że będzie łatwiej nam to przykleić. Próbowałam smarować najpierw powierzchnię, przyklejać, ale wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że serwetka się przerwie albo przyklei nam się nierówno, zrobią się takie garby, purchelki, więc wypróbowałam to po prostu nakładając na papierze i wtedy ładnie to sobie przerzucimy, ale zaraz Wam pokażę, jak to będziemy robić. Jeszcze wcześniej sobie te serwetki przeprasuję, żeby mieć pewność, że one są równe, nie pogniecione, bo one tutaj mają takie pozagniatane żelazkiem na taką niższą temperaturę, nie bardzo gorącym. O, wtedy mamy taką gładziutką powierzchnię. Kładam sobie je razem, tak jak będą naklejone na drzwiczkach, już
muszę uważać, żeby mi się nie przechyliło. No i teraz chwila prawdy. Cieniutką warstwą nakleję. Na prost wprowadzamy klej. Użyję do tego płaskiego pędzelka. Zacznę tutaj sobie od środka, żeby je ładnie złączyć. Serwetka szybko dosyć nasiąka, więc trzeba to robić dosyć szybko, bo klej też szybko wysycha. Teraz chwila prawdy. Tak przygotowane serwetki. Tą stroną. Na tą naszą powierzchnię. Tylko teraz muszę je przyłożyć. I teraz przyprasowujemy. Trzeba prasować, aż wyschnie nam tutaj klej, żeby nie było takich mokrych plam, bo wtedy papier oderwie nam się z serwetką. Tak, tu już zaczyna się ładnie odklejać, ale musi być to wszystko suche. No i tak sobie prasujemy, aż nam tu wyschnie. Wszystko wyschnie. Jest to duża powierzchnia, dlatego tyle się z tym schodzi. Jeżeli to są takie malutkie elementy, to wtedy jest to bardzo szybko i łatwo nakleić one. Ok, chyba starczy tego prasowania. Klej wygląda już na suchy. Zobaczymy, jak to odchodzi. Super. Bardzo fajny efekt. To jest coś takiego. Leciutka powierzchnia, nie zrobiły się żadne purchle. Można jeszcze te brzegi sobie, no pewnie jeszcze zaraz to zrobię, troszeczkę podmalować farbą, żeby tak je zniwelować, to troszeczkę przytrzeć papierem, żeby też nie było żadnego zgrubienia. A później wszystko to będę lakierować, ale jeszcze poczekam, żeby to wszystko dobrze wyschło. Więc w tym czasie zrobię następne drzwiczki. Te odłożę, żeby wyschły. Te następne zrobię tą metodą stencils, czyli stempelki. Robiłam to już wcześniej, jest to w poprzednim filmie. Link możecie znaleźć tutaj. I teraz znowu z tej metody skorzystam, tylko ozdobię tym właśnie drzwiczki i mam trochę inne wzorki. Więc to będą tutaj takie tancerki i takie azteckie wzorki zrobię na tych drugich. A na tych zrobię tancereczki. Zrobię ich tak cały rząd przez całe drzwiczki, ale żeby wyszło mi to równo, przykleję sobie tutaj taśmę i będę po prostu robiła to do linii, żeby się nie martwić, że mi gdzieś to zjedzie i będzie krzywo. Zmierzę sobie z każdej strony
i później po prostu poprowadzę sobie linię taśmą maskującą. Tutaj zrobię to samo. Odmierzę sobie tą odległość. Użyję do tego takiej farby do drewna, którą malowałam wcześniej uliczki. Użyję tej żółtej. Te wzorki mam, tu mały pędzelek. To są takie płaskie pędzelki. Ścięte. I wtedy można łatwo tym stempować. Także zabieram się do roboty. Jak już wszystko pokryjemy, no to trzeba takim stanowczym ruchem zdjąć szablon. Znowu do tej samej linii. I robimy to samo. Super. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie nakładać tej farby zbyt grubo. I musi to być farba gęsta, żeby nam nie przeciekała i nie rozmazywał, żeby się ten obrazek cały. To już mogę zerwać. A tak wygląda efekt końcowy. Także odkładam to do wyschnięcia. Teraz będzie kolejny wzorek na następnych drzwiczkach. Postanowiłam zrobić kolorowy. To znaczy, powiedzmy, jeden rzędek będzie czerwony, jeden niebieski, żółty. Zrobię to w różnych kolorach, bo chcemy, żeby nasz kamper był kolorowy. Na koniec malujemy wszystko dwa razy lakierem bezbarwnym i montujemy uchwyty.
A tutaj widzicie efekt końcowy. Tak wyglądają już zamontowane drzwiczki. Dodaliśmy jeszcze kolorowe gałki. I tak się prezentują na naszej szafeczce wiszącej. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to subskrybujcie nasz kanał. I zapraszamy do następnego odcinka. Pa!